robić, bo to taka firma, nie? Sprawdziło się. Stąd tylko blokady dzisiaj na protesty? Typowo. My chcieliśmy z tym rządem rozmawiać. Chcemy rozmawiać. Natomiast to, co robimy, to robimy w obronie ludzi, a nie przeciw ludziom. My nikomu życia utrudniać nie chcemy i nie będziemy. To będzie manifestacja pokojowa, pokazanie problemów, a te problemy dzisiaj to drożyzna przede wszystkim. To paliwa, to żywność, to rolnicy, emeryci, renciści, w ogóle wszyscy ludzie odczuwają to. Ale kierowcom tirów przemotowych trochę dzisiaj w życiu wrócić? Nie, to nie będzie, oni będą na pewno wszyscy za nami i będą się cieszyć, że ktoś w końcu tą sprawą się zajmuje, bo ta drożyzna ich też dotyka. Są takie opinie ludzi, którzy mówią, że Andrzejowi lepsze roki nie udało się politycznie, nie wyszły wybory w Senacie i teraz zaczyna prowadzić kampanię wyborczą. Co pan na to? Będą różni ludzie, będą różnie mówić. Trudno, żeby wszyscy byli jednomyślni, żeby wszyscy chwalili Andrzeja Lempera. Ale tak byłoby też niedobrze. Panie redaktorze, nie wiadomo, kto na kogo głosował. Wybory na szczęście mamy tajne w Polsce, więc dzisiaj może każdy mówić, że głosował na Lempera i jest przeciw Lemperowi, albo nie głosował na Lempera, a jest za Lemperem. Panie przewodniczący, do ludzi idziemy. Witam. Witamy. To co, idziemy? Tak. Witam. Początek i to jest protest wroczony. Nie zaczyna się i kończy dzisiaj w Polii, nie tylko on się zaczyna. A gdzie się skończył i w jaki sposób zobaczymy, że to mamy. Myślę, że rząd jest tak często uległy, żeby wysyłać na przykład metro. Ale rząd jest od tego, żeby legalnie działającymi organizacjami rozmawiać, a nie prowokować organizacji do protestu. A rząd, który nie odpowiada na pisma przez pół roku, po pierwsze nasze sygnały poszły w styczniu, później oficjalne pisma tylko pod naciskiem, pod presją zaczyna przysyłać jakieś odpowiedzi, ale do stołu nie się nam problemy rozwiązane. Którym jest tam następne? Czy już wiadomo, gdzie będzie następna pokara? Zgłoszenia mamy w różnych części kraju. Warmia, Mazury, Jawsko-Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskie, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Opole. Ale się zorganizował jakieś w tym tygodniu będzie na pewno więcej protestów. Trzebać pański, to pan umie. Na to chyba. Oh.